Witam was, drodzy widzowie, w kolejnym odcinku na kanale w waszej ulubionej serii, oczywiście na Supermoto. Jak możecie zauważyć, coś się zmieniło w moim kokpicie, mianowicie nie mam handbarów. Mam teraz ciężarki, kierownicy założone. Ciężarki mają takie zadanie też troszkę ochrony tego motocykla podczas gleby, żeby klamek nie połamać. Zwłaszcza tej od handbrake'a, o tam się najbardziej boję. Ale to jeszcze nie koniec naszych zmian. Zatrzymamy się może tutaj. Więc całość się prezentuje tak, a co się zmieniło? A co się zmieniło, to już zgadujcie w komentarzach. Mi w dzisiejszym odcinku to usprawnienie bardzo będzie pomocne. Będziemy trenować jazdę w coasterach, ale bez użycia sprzęgła. Co prawda na czterosuwie inaczej to wygląda niż na dwusuwie. Ja potrafiłem takie rzeczy tylko na dwusuwie. Ten punkt na czterosuwie jest wiele wyższy, w którym po prostu puszczacie na kole gaz i ten motocykl nie opada, nie? Dwusuw wam nie hamuje silnikiem, a czterosuw już tym silnikiem hamuje. Więc automatycznie podczas hamowania ten pion musi być wyższy. Zaczynamy. Bez użycia sprzęgła będą coastery. O, mam paluszek tu. Widzicie, o co chodzi? Ja w ogóle hebla nie wciskałem. Odpuszczam gaz, a on mi hamuje i sam opada. No nie potrafię, nie potrafię. Dawaj. O! Dobra, teraz coś weszło. Może o to w tym chodzi właśnie? Żeby na wolnych obrotach w te coastery chodzić? On jest tak cholernie trudny. Ja pójdę na łatwiznę i kupię dwusuwa. Co teraz? Nie wiem, czy mogę tutaj, czy nie mogę. Jadę się zapytać tak w ogóle. Dobry, nie będę państwu przeszkadzał, jak sobie tu troszkę potrenuję. No trenowo, to ja wstańcie jeżdżę. Tak powolutku na jedynce będę się starał, tak. Dobra? Dobra. O, czyli mam zezwolenie na jazdę na gumie ogólnie. Lecimy dalej. Ale to widzowie, strzela z tego wydechu. Strzela i to potężnie. Aha! To strzela, bo mi już paliwa zaczyna brakować. Standardowo, mój ukochany dystrybutor. 9,5. A temu co? Czy tablic mi nie widać? Odkąd właśnie zacząłem tankować E10, to zauważyłem, że cieknie mi z przelewu. Wiecie, tak paliwo coś robi może na rzeczy. Albo mi cieknie z przelewu przez to paliwo, bo się jakaś uszczelka podgięła, albo rozpuściła, albo cokolwiek. Na razie tego nie rozbieram, chcę jeszcze przejeździć ten sezon. Przyjdzie sezon zimowy na serwisy, wtedy się za to wezmę. I śmigamy. Co to taki korek? A, pendolino! No. Będziemy znowu liczyć wagony. Ale furę ma pan. Podoba mi się ten rower. Chyba z Warszawy jedzie. Chyba tak. Dobra. Złamałem teraz jakiś przepis na pewno. Nie wiem, czy światła zgasły, bo troszkę za blisko stałem. Dzisiaj mamy ogólnie, widzowie, też dzień bez przeklinania, nie? Jeśli wcześniej mi się zdarzyło przekląć, to bardzo za to przepraszam. Zamiast tego można sobie użyć innych słów. Jakaś, nie wiem, kurka wodna czy coś. O, nic się nie dzieje. Ale towaru. Jocie, sunę, skąd to się wydarł? Czerwone światło, ja to mam dzisiaj pecha, nie? Ale coś dupcy olejem. Takim gorącym, przypalonym. Ciuchcia jedzie, pociąg na drodze jeździć normalnie. Ale pendolino. Ograniczenie prędkości do 25 km na godzinę. Zostaje mi chyba jechać za tym pociągiem. Jest tu jakiś przystanek dla tego pendolino, żebym ja to mógł chociaż powyprzedzać tak sprawnie? Czy nie bardzo? O, ciuchcia! Zagotuję się tu normalnie, jadąc taką prędkością. Już mi się wentylator załączył. O, zajebiście. Zajebiście, dzięki wielkie. Ale dalej ten wentylator chodzi, dmucha mi po kolanie takim ciepłym powietrzem. Ej, ej, daj na koło kurwa, gdzie tu w środku miasta? Zaraz mnie w kajdanki zakują. Po mieście nie wolno. Po mieście, tak, tak, tak. Można sobie powyprzedzać tutaj co prawda. O tak o. Co trąbisz, zaraz wyjdę. Znowu korki, co to się dzieje dzisiaj w tym mieście? Ja muszę ogarnąć jeszcze, która to jest dzisiaj godzina. Siemano, która na osi, jakbyś mógł powiedzieć?
dwa za pieniądze. O, no to zajebiście. O, pan pomidorek, jaki czerwony. Jedziemy, widzowie, na złom normalnie, skup złomu, zapytamy się, ile nam dadzą za naszą furę. Jakbym chciał oddać na złom, to ile bym wziął? No. Tak, calutkie. Trochę paliwo cieknie. Nie zawoli. To nie jest rejestrowane? Rejestrowany. 100 kilo waży, z połowy aluminium. Tysiąca? Tysiąca by dostał? Nie. Nie, ani tysiąca? Ale opony na głowie. 100 zł. No to na opony spuszczę. Ja wiem. Opony, kurwa, plastik. Wszystko plastik. Silnik aluminiowy. To będzie go rozbiję. No gdzie? No wyśmiali mnie na tym złomie. Kurde, ja jestem troszeczkę zniesmaczony. Myślałem, że chociaż tu padnie kwota trzycyfrowa. Suzuki! Dzisiaj jest mi przykro. Wycenili mój motocykl na 100 zł, to jeszcze kurde pomylili Suzuki z Yamahą. To już jest cios poniżej pasa. Z tego co widzę, to postępy tu idą nawet, nie? Nie do końca jestem pewny, gdzie tu pierwszy asfalt wylali, dlatego chciałbym to zweryfikować. Tutaj na pewno nie. Wy wiecie może, czy ten asfalt będzie tu ciągnięty od tego punktu, czy może gdzieś dalej? Głowę MRF-em ciśnie! A jeszcze na gumę wstaje! Ale daje! Ale daje! Siemano! Ja jadę tam. Dzięki! Jakie cudowne pojazdy! O kurwa! Nie tutaj! Nie tutaj! A ty potrafisz? Tak? To pokaż, nie wierzę ci! A wy kojarzycie, gdzie tu lotnisko to było? To dawaj, dawajcie! Dobra, to chyba tutaj, nie? O, zajebiście! Dobra! Gdzież bym śmiał odmówić przekazówki? Bez względu na okoliczności. To by było na tyle w tym odcinku na kanale. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Zostawcie łapkę w górę, fajny komentarz. Oraz napiszcie w komentarzu, czy ten motocykl faktycznie jest ładny. Bo dzisiaj to już nie tak dobijają wszyscy. Nie dość, że mylą Suzuki z Yamahą, to jeszcze wyceniają ten motocykl na jakieś 100 zł. To jest śmiech na sali po prostu. Bo co, bo kabli parę wystaje?